pierwsze kroki prowadzą do Szczecina. I bardzo się cieszę, że jeden z piosenki zabrzmią właśnie tutaj. I że na często występowała, jak Państwo wiecie, w Szczecinie, w całej Polsce. I w tym roku, z okazji pięciolecia, fundacja pracowała wiele inicjatyw. Zaczęło się od promocji właśnie książki Mariola Krysman. Wymyśliłam Cię, Irena Jarosława Wspomnienia, z Mariola Państwo będziecie i inni. Wszyscy będą mogli się spotkać. Książka zawiera wspomnienia 100 osób, którzy wypowiadają się o Ireneu jako o wspaniałym, dobrym człowieku. I fundacja między innymi za jeden serwis postawiła sobie nie tylko wspieranie młodych piosenkarzy, ale również o kształtowanie postawy etyczno moralnej młodego pokolenia. W tym roku fundacja nagradza trzech wychowanków, trzech domów dziecka. Chcemy to co roku powtarzać. Dajemy dla trzech osób po 3000 zł co roku, żeby wskazać wzory dla młodych ludzi, wskazując na innych młodych ludzi, którzy wychowują się w bardzo trudnych warunkach dla dziecka. I mamy już trzech kandydatów i 18 sierpnia w Warszawie wręczymy te nagrody dla trzech wychowanych dziecka. Okazuje się, że wszyscy ci młodzi ludzie, którzy są zaproponowani, również śpiewakiem, więc może ta kultura powoduje im łatwiejsze, że tak powiem, spojrzenie na życie, bardziej pogodne, słoneczne, gdy sobie śpiewają. I to jest jeden z elementów. Oczywiście był koncert 3 kwietnia, jak już Państwo wszyscy słyszeliście, po patronatę pierwszej damy Rzeczypospolitej, czyli kompozycji artystów Kaja, Kasia, Kowalska, Kalinka Frąckowiak i inni występowali. I koncert był nagrany w studiu Radosławskiego, chcemy wydać właśnie CD z tymi nagraniami.